Przegrywacie jak na razie 4-3 i chyba zaskakujący trochę wynik, bo to wy jesteście faworytem dzisiaj. No trochę jesteśmy zaskoczeni, prowadziliśmy 2-0, a nagle jest 2-0, 4-3 się zrobiło, ale no jeszcze mecz się nie skończył. Nie? Mecz się nie skończył, sytuacji też macie sporo, trochę skuteczność szwankuje. No szczęścia no, nam brakuje to na pewno, a Górnik no tak samo, no brakuje mu trochę szczęścia. W tym sezonie jakie cele stawiacie przed sobą w lidze drugiej? Celem jest przynajmniej no, pierwsza czwórka, nie? Spotkanie jeszcze trwa, ale jak na razie gracie dla rywala bez respektu, bo prowadzicie, a oni są faworytem. Tak, na początku właśnie przegrywaliśmy, ale już potem dawaliśmy radę, już tutaj remisy były i już teraz prowadzimy i mam nadzieję, że jakoś to spotkanie będzie wygrane dzisiaj. Początek nie był dobry w waszym wykonaniu, 0-2 się zaczęło, ale się pozbieraliście jednak. Tak, tak, właśnie teraz się zbieramy i mam nadzieję, że jakoś zgarniemy te siły i pokonamy się tą drużynę. W drugiej połowie będziecie chcieli utrzymać wynik, czy ruszycie do przodu? Mam nadzieję, że ruszymy do przodu i pokażemy, na co nas stać.